Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj odbieramy nagrody za Mistrzostwa Food, za Goldika, za Elite. Gram na dwóch platformach, i na Playce, i na Xboxie. I było naprawdę boom. Zaraz zresztą się o tym przekonacie. Zanim zaczniemy, to tradycyjnie przypominam, że FIFA Points można kupić za pomocą takich kart, które znajdziecie w dobrych sklepach z elektroniką. No to zaczynamy! Puta la gasolina! No i zaczynamy od nagród na PlayStation 4. Tutaj mamy za Division Rivals i za nagrody za Food Champions, gdzie wbiliśmy Golda 2, bilans 17-3, no nie byliśmy w stanie tego skończyć. Natomiast zobaczymy, bo może coś ciekawego wypadnie, bo na tej playce podczas toców grałem właściwie po raz pierwszy. No i zobaczymy, czy coś ciekawego wypadnie. Zaczynamy od tych paczek za Division Rivals i zobaczymy, czy coś ciekawego będzie, bo w pierwszej paczce mamy ekrany. Jest to Chorwacja, napastnik, czyli Mandzukić to nie jest, natomiast jest to Kramaric, 83. I kolejna paczka za 50 tysięcy. Szukamy tego walkoutu, jest walkout, to by niebieska flara się pojawiła. Jest. Dzisiaj nie mam siły, żeby się cieszyć. Niemiec SPO? O kurde. O kurde. O Jezus Maria. To niezłe nagrody za Division Rivals, przepraszam. Dzisiaj nie ma dużej euforii, ale jestem mega chory. I chyba dobry start. Marco Reus 8,98. Ja pierdzielę. Ha! O, cię kręcę. Masz to w Polsce? I przechodzimy na nagrody za Mistrzostwa Food. Tutaj Goldzik 2,17,3 bilans. Pico mi pomógł dobić ten bilansik, bo sam nie dałem rady. Zresztą widzieliście, jak się czułem i jak się czuję nadal zresztą. No i zobaczymy, czy ktoś do Marco Reusa dołączy. Pierwszy player pick. I jest kumpel PLK Damiana. Jest kumpel PLK Damiana, ale ostatecznie weźmiemy Pablo Sarabię. Nie będziemy kombinować. No i zobaczmy, co jest w drugim player picku. Oho, zniknął, czyli Ronaldo. Okej. Robertson też się przyda. Robertson też się przyda, biorąc pod uwagę, że mam tam zwykłego Alexa Sandro od początku FIFA właściwie. To dwa wzmocnienia do składu będą na tej. No i teraz paczki za tego Goldzika. Może tutaj jeszcze coś ciekawego wypadnie. W pierwszej paczce już mamy walkout. To niebieski. O Jezus Maria. Spokojnie. O, dobra. Szkocja. Nie, Robertson. Ja pierdzielę, on jest wymienny. To tego mogę sprzedać. Jezus Maria, co się dzieje? Dwa razy Robertson. Z czego jeden na szczęście na sprzedaż. Ile on chodzi, ten Robertson? Jezus Maria. Jola. Jak my milionerzy. Pico, dziękuję. I jeszcze dwie paczki za 55 tysięcy. No, powiem wam, że no ponad 2,5 miliona profitu. Można by rzec za ten... za Golda 2 tak naprawdę. Za Golda 2 na PlayStation 4. No, warto było, można powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie dalej z innymi paczkami. Tutaj Milinkowicz, Savic, więc nie najgorzej, 85 overall i jeszcze Lacazette. Kolejna paka za 55 tysięcy. No i tutaj bez walkoutu, jakiś jeszcze wysoki overall może to uratować. Ale to jest Brazylia, śpiedacz i 8-3 Lucas Leiva. No i tak możemy zakończyć paką opening na PS4. Jak najbardziej na plus. No i fajnie, bo będzie trzeba zbudować nowy składzik na tej playce po takich wzmocnieniach. No a my przechodzimy już na Xboxa i mały przerywnik przed moją elitą, bo jesteśmy teraz u Pablo, który użyczył nam swoje konto i zrobił wiele pików, a do tego są właśnie i piki za Golda 1, więc mamy nadzieję, że coś u Pablo też ciekawego trafimy. Na razie dwie takie średnie karty, nie oszukujmy się. Chociaż to overall 8,45 nie najgorsze, jednak chcemy Totsa. Nie to Liso, a Totsa. Nie to Liso, a Totsa. Może teraz... O! Jest pierwszy to Zwierinia. Swoją drogą całkiem spoko statystyki ma. Na jakąś przypałkę w razie czego może być. Wysoki overall. Tutaj jest Raul Albiol. I jeszcze dwa player picki. Tego 80 plus nam zostały. Jednak raczej bez szału. Może tutaj na koniec jeszcze... No paje 84. Jeden TOS, 1,85, bywało lepiej, ale może za to w tych pikach będzie lepiej. No ale jak jesteśmy na koncie Pablo, to trzeba wybrać po prostu Pablo. Sarabia wypada cały czas. No i zobaczmy w drugim player piku.
Alisson! O! A więc będzie dobry bramkarz. No bywało lepiej, bywało lepiej. Ja pierdzielę. No i teraz trzy paki. Za 50 i za 2 za 100 tysięcy. Jest walkout w końcu, niebiesko od razu. Ja. Nie wiem, czy może być dobry walkout. Silva. Isco. No pod przepałkę bardzo dobry. Natomiast no bywało lepiej, bywało lepiej. Teraz liczymy tylko i wyłącznie na tocy. Oprócz Isco nic z tej paczce ciekawego nie mamy, więc zabieramy się za paczkę za 100 tysięcy, w której też jest walkout. I to niebieski. I to Brazylia. O. I mamy zmiennika dla czerwonego Alissona. Jest niebieski Alisson. Można sobie wybierać. Raz taki Alisson, raz taki Alisson na bramkę. Oprócz tego Douglas Costa, drugi walkout pasty, Di Maria. I Inform. I Mandzukić. Super. No i teraz przechodzimy już na moje konto, gdzie będą paczki za elitę, ale zanim do tego dojdzie, otwieramy paczki z, chociaż nie wiem, a może wymienną? Kurde. No i tutaj wybieramy dwie paczki za 125 tysięcy niewymienne. Mam nadzieję, że coś ciekawego nam się trafi. Druga ranga wbita. No i mam nadzieję, że coś ciekawego w tych paczkach będzie. No i lecimy. Pierwsza paka za 125 tysięcy. I bez walkoutu, to może i dobrze, że wziąłem dwie. Bo tak byłaby jedna. I do tego bez walkoutu z Marezem. Otóż to, no a w tej drugiej może jakiś tocik wyleci. Ale ja zawsze mówię, skoro tutaj nie ma nic dobrego, to potem przy tych pikach, przy tej paczce z tocami będzie boom. O, no ciekawe te karty. I jedziemy z drugą paczką za 125 tysięcy. Uuu, i dwie paczki za 125k. Bez walkoutu. Nieciekawie, powiem tak, i Laramendi to będzie. No dobra, ale w pikach będzie lepiej. No i przechodzimy na nagrody za elitę. Tutaj wbiliśmy bilans 24 do 6. No i dostajemy 3 player piki. Paczka z tocami, paczka za 100 tysięcy. Do tego 70 tysięcy monet. Więc liczymy, że będzie ciekawie. Ale zobaczymy. No w tych paczkach za Division Rivals nie było zbyt dobrze. Więc liczę, że tutaj będzie dobrze. Dobra, pierwszy pick Alisson, nie będziemy kombinować. Bywało lepiej, ale miało być nieco lepiej niż Alisson. Jezus Maria, jest oblak. Czy to jest jakieś... nie. Biorę Bernardo Silva. Dobra, powiem tak. Ronaldo Toc już czeka. Trochę w stylu PLKD. No i zobaczmy. Może być w paczce z informami, z tocami, nie mam nic przeciwko. Ale może się pojawi tutaj. Trzeci player pick. Jest Sancho. Sancho super. Sancho super. Z tego jestem zadowolony. Sancho kosztuje tak naprawdę 900 tysięcy, więc te nasze player picki przekraczają 1 000 000 końców. Biorąc pod uwagę, że na playce było u nas 2,5, no to już takie 3,5 właściwie. Z czegoś takiego, a jeszcze przed nami paczka z tocami właśnie za elitę, no i te tocy można oczywiście sprzedać. No a my tu mamy jeszcze paczkę za 100 tysięcy. No i zobaczmy, co będzie w tej paczce za 100 tysięcy, bo też jest walkout. Ale nie niebieski, więc tutaj nie oszukujmy się. Szału nie będzie, Luka Modric. Rakitic 8-7. Może oprócz tego Rakitica jeszcze 8 innych walkoutów będzie chociaż. Nie 8, ale też ani jednego. Jedziemy dalej. Jeszcze zanim przejdziemy do paczki z tocami, to mamy paczkę za 50 tysięcy. Jest to paczka za wygrany draft podczas zjazdu szejków, który miał miejsce ostatnio, który układał Sasinex, a zagrali Wojt i Wyatt i wygrali właśnie dla nas taką paczkę za 50 tysięcy. No i zobaczmy. Unfortunately. Jeszcze bez ekranów, no masakra, tam była jeszcze jakaś paka za 50k, no ale w tych paczkach za 50k nic ciekawego nie mieliśmy. A tutaj Jelson Martins. Unfortunately. No i teraz paczka z trzema tocami Ultimate Premium. Błagam, jedna dobra karta, żeby była, jedna dobra karta. No i ten Cristiano, którego mamy. Błagam, Portugalia.
Ja pierdzielę! Czyli będzie Oblak, Alisson i Sarabia. No jeszcze może być chyba Havertz. Ale ja w to nie wierzę. Uwaga, oprócz Oblaka. Trzy najgorsze tocy. Łapka w górę na pocieszenie, błagam was. Także za te trzy karty 300k gdzieś wyjdzie. No z tych pików wyjdzie ponad milion, ale na playce za to trafiliśmy zawodnika overallu 98 i on zrobił całą robotę. Jeszcze jedna paczka z tocem, słuchajcie, reszty świata mi została. I zobaczmy, jest walkout. Aha, to chyba każdy ma walkout. Jakieś 90 plus chociaż. PS. To jest Vela, ej, no super. Elegancki totsik nam wpadł. Kolejny 95 overall. Myślę, że z tych totsów reszty świata to nie jest taki zły. To nie jest taki zły ten Vela. Ok, moi drodzy, a my jeszcze na zakończenie robimy gwarancję totsa ultimate. Przepalamy Alissona. Niewymiennego. Mam nadzieję po to, aby dostać jakąś lepszą kartę. Tutaj tak na spokojnie. Havertz, nawet nie chce Ronaldo, nie chce Messiego. Po prostu Havertz do tego naszego Marka, którego dzisiaj trafiliśmy. No i zobaczmy, kto to będzie. Nie chcę Brazylii, nie chcę przede wszystkim też Oblaka trafić. Nie, Brazylii, nie. Jezus Maria. Wiesz, to jest... To jest jeden z... Chciałbym powiedzieć pechowy pack opening, biorąc pod uwagę to, co było na Xboxie, to, co teraz się wydarzyło. Ale i tak jestem szczęśliwy z tego Marco Royce'a. Ale... Nie wiem, dziwnie się czuję. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!